witamy pośród nas Jego Eminencję księdza kardynała presbitera Stanisława Dziwisza. Podziękować Bogu za łaski, którymi obdarzył najświętszą dziewicę. Dzieci Maryi na wzór świętych odmawiać będą często magnifik. Ojcu, Synowi, Duchowi Święty, bo na początku, teraz, zawsze miałem jej. Bardzo to niekonieczne, ale z drugiej strony rzeczywiście jestem bardzo głodny. O, Karol! Jedź, Bicia. Słuchaj, udało mi się dotrzeć do szefa tej świetlicy. A wiem, Szulc się nazywa, tak? A ty skąd wiesz? Nieważne, w każdym razie udało mi się załatwić z nim spotkanie i mam nadzieję, że ze mną pójdziesz. Dobrze, tak. Myślę, że musimy uważać. On ponoć jest jakiś bardzo nerwowy i do tego przeklina. A właśnie, już miałem pytać, czy masz już może jakąś propozycję do się spektaklu? Tak, Faust! Faust Goethego, no to muszą zaakceptować. I nie zapominajcie, gdzie jesteście. Tacy są czerwonka! Pracujecie w niemieckiej fabryce. Jest okupacja. Niemiecki porządek. Wam się kurde balans teatru zachciewa. Ja nie wiem, kurde balans, co wam strzeliło do głowy. Tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, chcielibyśmy zacząć od Fausta, bo to jest Goethe. Wielki niemiecki poeta, no. Światowy wręcz. Niemiecki, kurde balans, panie Mieczo, niemiecki. Tak jest. A ja mam z wami Johnę Goethe. Załatwił. Lekko nie było. Zgodził się, ale pod pewnymi warunkami. Zgodził się w ocenie Goethego. Beethovena. Ale musi być odwrót! Najpierw robota, a potem te wasze kuby. Na, 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 na. Na, na, na. Tu nie śpiewać. Chodź! Chłopcy się przebierają, stroje sprawdziłam. Strasznie się zdenerwowałaś w tym czasie. Pamiętajcie o rozgrzewce. Pamiętajcie o rozgrzewce dykcyjnej. Dykcja jest najważniejsza. I oddech. No to powodzenie, brzmiemy rozgrzewko! Hego! Baba, jako lekarz, wie, że leczenie nie pomaga.
pomaga, Jadku? Abrakadabra, nie obleka.